Witam wszystkich na dzisiejszej prezentacji. Chciałbym się z wami podzielić swoją pasją, jaką jest futbol amerykański. Opowiedzieć trochę o tym, jaką wygląda właśnie w Polsce, w naszym mieście, w Koszalinie i wszystko, co naokoło tego futbolu się dzieje. Dzisiejsza prezentacja będzie przebiegała w następujący sposób. Najpierw chciałbym bardzo obszernie wyjaśnić zasady futbolu amerykańskiego, bo czuję, że to jest coś, co ludzie, chciałbym, żeby ludzie to znali, bo ten futbol gdzieś tam czasem się przewija, bo jak sami potem zobaczycie, jest ten futbol w wielu polskich miastach i też chciałbym wam zwrócić na to uwagę, gdzie takie rzeczy się dzieją i jak pójdziecie, czy będziecie widzieć w telewizji chociażby Super Bowl, czyli ten finał, żebyście po prostu wiedzieli, o co chodzi. Potem chwilę omówię właśnie, jakie są drużyny futbolu amerykańskiego w Polsce, kto te drużyny scala, czy jakby pod jaką egidą są prowadzone rozgrywki ligowe. Krótka historia futbolu amerykańskiego w moim mieście w Koszalinie. Potem jak ja zaczynałem i mój udział w tych drużynach, bo to były nawet dwie drużyny. Potem myślę też taki slajd, który zajmie trochę czasu i będzie trochę, mam nadzieję, pytań. Czyli prezentacja sprzętu, dokładnie wszystko pokażę. Tutaj mam za sobą cały inwentarz i po prostu wszystko pokażę. Szybkie pytanie, dla kogo jest futbol amerykański i lekkie omówienie futbolu flagowego, czyli takiej odmiany. No i teraz chciałbym bardzo powoli wyjaśnić, o co chodzi w futbolu amerykańskim, jakie są zasady. Po prawej stronie na górze mamy przedstawione boisko. Boisko ma, tak jak tutaj widzimy, 120 yardów na 53,1 yarda. Yard to jest około 9,2 metra. I głównym zadaniem, takim podstawowym, jest oczywiście wygrać grę przez większą ilość punktów. Punkty zdobywa się poprzez wbiegnięcie w pole punktowe przeciwnika. Nie ma przypisanego pola punktowego do przeciwnika. Zależnie od tego, w którą stronę startujemy, czyli jeżeli moja drużyna startuje z 20 yarda i porusza się w tą stronę, no to musi dojść po prostu do tego pola punktowego i ma do przejścia 80 yardów. Całe boisko ma jakby pole boiska ma 100 yardów plus po 10 yardów te pola punktowe. I teraz jak wykonujemy te przejście tych yardów, tak? Mamy 4 próby na zdobycie minimum 10 yardów i tutaj też będę na zdjęciu, to jest zdjęcie naszej drużyny w meczu z Toruniem. Tutaj widzimy dwa takie pomarańczowe lizaki i są to znaczniki, które określają te 10 yardów. Tak? Jeżeli zaczynamy z tego miejsca na boisku, to musimy przejść minimum te 10, żeby dostać nowy zestaw 4 prób. Jeżeli przebiegniemy z piłką, czy ją rzucimy i złapiemy i upadniemy w miejscu na przykład na 3 jardzie, no to zostało nam jeszcze 7 do przejścia, żeby ten zestaw prób odzyskać. Jeżeli uda nam się przebiec więcej, no to tam, gdzie się akcja zatrzyma, stamtąd te oba znaczniki, one są połączone łańcuchem 10-jardowym, one są razem przesuwane i tam stamtąd się już ta akcja zaczyna. Jak dobiegniemy do pola punktowego, może tutaj będę pokazywał na dwóch ekranach, jak dobiegniemy do pola punktowego, czyli tutaj, czy w naszym przypadku, jeżeli czarni są ofensywą, to w tą stronę, to zdobywamy 6 punktów. I wbiegnięcie lub złapanie piłki w polu punktowym nazywa się touchdown i wtedy dostajemy te 6 punktów i drużyna ofensywna ma możliwość tak zwanego podwyższenia. I wtedy podwyższamy za 1 punkt, wykonując kopnięcie, czyli ustawiamy się mniej więcej w tym miejscu przed bramką. Te dwa słupeczki to jest właśnie taka bramka, to jest takie wielkie Y, które stoi na boisku. I cała drużyna praktycznie chroni dwóch zawodników. Jeden ustawia tą piłkę na ziemi, drugi ją kopie, a przeciwnicy próbują do nich jak najszybciej dotrzeć i ich zablokować. Wtedy dostajemy 1 punkt. Możemy też zagrać zwykłą akcję za 2 punkty. Zaczynamy troszeczkę dalej, ale możemy zdobyć 2 punkty. No i jest to często takie duże ryzyko, ale też możemy odzyskać 2 punkty, jeżeli na przykład jest to potrzebne do wygrania gry, bo jest jakiś tam remis, czy przegrywamy jednym. Jeżeli na przykład zaczęliśmy sobie w tym miejscu, tak, i przechodzimy sobie w naszym drive'ie tak zwanym, czyli w naszym
w naszej kolejce do zdobywania punktów. Formacja ofensywna, tak, czyli ofensywa, czyli ta formacja, ta część drużyny, która zdobywa te punkty, zaczyna sobie stąd i tak przechodzi, zdobywa te próby, no i doszła to powiedzmy 20 yarda na polu, na połowie przeciwnika i została już im ostatnia próba i zostało im na przykład już 10 yardów do przejścia i wiedzą, że nie dadzą rady, to mogą wykonać coś takiego jak field goal, czyli kopnięcie z boiska. Wtedy dostają za to 3 punkty, zmienia się posiadanie piłki i wtedy ofensywa drugiej drużyny dostaje możliwość zdobywania punktów czy rozpoczęcia swojego drive'u. W tym czasie defensywa drużyny przeciwnej staje po drugiej stronie i im w tym przeszkadza. Mamy tak zwaną, nie wiem czy widzicie moją myszkę, mój kursor, daj ktoś znać. Ok, to tak, to jest linia defensywna i oni próbują przeszkodzić rozgrywającemu, który no, ma kilka sekund, zależnie od tego, jak dobrze gra linia ofensywna, żeby tą piłkę albo oddać do biegacza, albo ją rzucić do któregoś z tych skrzydłowych. My często porozumiewamy się, czy używamy sformułowań angielskich, czyli running back, czyli running back albo WR, wide receiver, OL, O-line, offensive lineman. To tak, to jest bardzo amerykański sport, więc tak to niestety działa. Trzeba się angielskiego trochę pouczyć, jeżeli człowiek chce w to grać. I tak, jest to też mowa, tak, formacja defensywna próbuje ich zatrzymać. Jeżeli już to podanie zostało wykonane, to tutaj mamy tak zwanych cornerbacków, czyli po prostu blokujących, którzy próbują tą osobę z piłką powalić na ziemię, bo powalenie na ziemię oznacza, że akcja jest zatrzymana właśnie w tym miejscu. Powalenie na ziemię, po angielsku tackle, czyli złapanie po prostu kogoś za nogi, za cokolwiek i przewrócenie tak, żeby dotknął kolanem czy łokciem do ziemi. Jest tu też wspomniana formacja specjalna. O co tu chodzi? Tak jak tutaj mówimy, mamy 4 próby na zdobycie 10 yardów, więc tak naprawdę zaczynamy pierwszą próbę, próbujemy, coś zdobyliśmy, może 2, może 3. Następna próba, druga, tak samo. Trzecia próba, to już tak pod koniec, trochę próbujemy może dalej rzucić, żeby jednak zdobyć tą pierwszą próbę. Ale jeżeli się nie udało, docieramy do czwartej próby. Jesteśmy, tak jak na przykład my tutaj, bardzo daleko od pola punktowego przeciwnika, więc byłoby dużym ryzykiem próbowanie grania czwartej próby, ponieważ gdy stracimy piłkę i jednak nie przejdziemy, to drużyna przeciwna dostaje piłkę właśnie w tym miejscu. No i jak widać, oni mają już bardzo bliziutko do przejścia. Więc stosuje się tak zwany punt, czyli odkopnięcie i wtedy tutaj ta osoba, która stoi, czyli panter, dostaje piłkę i kopie ją po prostu z ręki, żeby ją wybić jak najdalej na połowę przeciwnika. Tam przeciwnik może ją złapać, może z nią pobiec, równie dobrze może z nią dobiec do pola punktowego i też takie rzeczy się zdarzają. Jest to rzadkie raczej, ponieważ przebiegnięcie, wyminięcie tylu chłopa, którzy biegną cię i próbują cię zatrzymać, jest ciężkie, ale takie sytuacje się zdarzają. Jeszcze wspomnę o czymś takim jak safety. To jest bardzo rzadkie. Jest to po prostu, jeżeli na przykład tutaj piłka by wyleciała na przykład daleko, albo bo ktoś z ofensywy złapałby tą piłkę i wbiegł w swoje pole punktowe i nie dał rady jej wyrzucić czy z nią uciec, tylko by go tam zatrzymali, wtedy defensywa zdobywa tak zwane safety i drużyna właśnie w tym przypadku ta biała dostałaby 2 punkty. Tak jak mówię, jest to bardzo rzadkie, ale się zdarza. Cały mecz trwa w naszym przypadku 4 kwarty po 12 minut. Ta długość kwart się różni w zależności od tego, która to jest liga. Wiadomo też w Ameryce jest inaczej, ale tak to się przyjęło, że są 4 kwarty i one trwają tam od zdarzało się nawet, że było 10 minut, bo po prostu były tak skracane mecze, aż do chyba 15 minut. Jeszcze ciekawą sprawą jest to, że tutaj widzimy sędziów. Są sędziowie tak zwani liniowi. Oni odpowiadają za to, żeby patrzeć, czy ci zawodnicy wszyscy stoją za linią wznowienia akcji, line of scrimmage, czyli linia wznowienia akcji. Nie można jej przekroczyć przed akcją, ani nie można się ruszyć przed akcją, jeśli chodzi o ofensywę. Mamy też sędziów właśnie tutaj dwóch, którzy pilnują tych wszystkich akcji. Jest jeszcze jeden sędzia gdzieś z tyłu, który pilnuje właśnie całej akcji.
Sędzia w białej czapce to sędzia główny. Patrząc może jeszcze tutaj na to boisko, tutaj mamy znaczone właśnie, każdą kreseczką mamy oznaczony yard, ponieważ to jest ważne, w którym yardzie zatrzymała się akcja, żeby dokładnie sobie móc policzyć, ile zostało. Te akcje, te kreski tutaj jakby w tych dwóch miejscach, to są tak zwane hashmarki. To już jest trochę bardziej skomplikowane, ale jeżeli na przykład zatrzymaliśmy się w tej części boiska, to zaczynamy maksymalnie tu, żeby nie zaczynać na boku, bo wtedy nie byłoby w ogóle miejsca na bieganie. Więc maksymalnie możemy ustawić piłkę pomiędzy tymi hashmarkami tak zwanymi. I to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o zasady. Czy są na ten moment jakieś pytania? Bo wiem, że to jest dość skomplikowane i tutaj chciałbym może coś odpowiedzieć. Chwilowo chyba nie. Przynajmniej z mojej strony. OK. Jeszcze to tak sobie zapisałem, żeby wspomnieć na samym początku, może dla niektórych, że futbol amerykański to nie jest rugby. To jest takie myślenie, które dużo osób ma, że jest to jakoś wymienne, że to jest dokładnie to samo. Futbol amerykański można poznać po tym, że mamy te ochraniacze na barki, kask, no i nie wiem, piłka jest brązowa z takim białym przeszyciem. I to, jeżeli mamy te trzy elementy, to już na pewno wiadomo, że to jest futbol amerykański i można wtedy jakby zrozumieć, to są trochę inne zasady niż rugby. Tak naprawdę tylko kształt piłki jest podobny. OK, myślę, że to jeśli chodzi o zasady, to tyle. Teraz też chciałbym pokazać, jak to wygląda w Polsce na ten moment. Tu zrobiłem mapkę. W tym momencie, czy w tym sezonie, mamy tyle drużyn. Te drużyny tak naprawdę, większość z nich jest dużo, długo się utrzymuje już na rynku futbolu amerykańskiego. Podobno sporo drużyn gdzieś tam przed, wiadomo, w okresie covidowym zakończyło swoją działalność, czy też tak naprawdę futbol amerykański w Polsce istnieje już, powiedziałbym, ponad 10 lat, więc tych drużyn z jakichś tam małych miasteczek trochę się narobiło. I teraz tak naprawdę patrząc na te trzy kolumny, tak, mamy ligę PFL1, jest to najwyższa liga w Polsce, no i tak jak widać, są to drużyny z większych miast, takich, które mają wsparcie od miasta, wielomilionowe, wielu sponsorów, wielu zawodników importowanych, czy takich, którzy robią to już profesjonalnie. I różnica między PFL 1 i PFL 2, a PFL 9, no bo tak jakby to trochę jest dziwne, tak, że mam 1, 2 i nagle 9, gdzie się podziały te pozostałe ligi. Tutaj formacje ofensywna, defensywna mają po 11 osób, a tutaj 9 osób, stąd ta dziewiątka. I jest to podyktowane tym, że futbol 11-osobowy jest w Ameryce, tak to wygląda na co dzień, czy tak to się powinno robić, a dziewiątki są dla drużyn i też, jakby zauważycie, te miasta są raczej mniejszymi miastami, czy to są młodsze zespoły, które niedawno powstały i one muszą się tak jakby ograć najpierw w tych dziewiątkach, żeby móc potem iść wyżej. Ciekawa sprawa, w sezonie właśnie covidowym 2020 bardzo dużo drużyn z dwójek grało z nami. Chociażby w sumie Wieliczki nie było, Jaguarsów nie było i chyba wszystkie stąd grały w dziewiątkach. Więc to było ciekawe. Co do dziewiątek, tak, tutaj mamy Barbarian z Koszalin. Nasza grupa w tym sezonie to Armada Szczecin, Grizz Gorzów Wielkopolski, Mustang z Płock i Angel z Toruń. I możecie też zauważyć tutaj takie drużyny, które się powtarzają stąd. I o co chodzi z tym B? Jak się niektórzy mogą domyśleć, jest to po prostu skład B, czy skład dodatkowy, bo to są tak duże drużyny, że u nich na treningach jest 60 osób i mogą sobie po prostu pozwolić, żeby ci, powiedzmy, słabsi, czy którzy mniej grają, czy krócej grają, żeby jednak mieli możliwość zagrania w ten futbol w sezonie. Po prostu grają pod tą samą nazwą jako drużyna, ale grają w składzie B. Nie wiem, jeżeli widzicie tu jakieś
jakieś drużynę ze swojego miasta, no to polecam obczaić gdzieś tam na Facebooku, czy co się dzieje, bo można sobie fajnie pośledzić, co tam się u nich dzieje. Jeszcze tutaj jest ciekawa sprawa, na tej liście nie ma Wrocław Panthers. Nie wiem, czy ktoś tu jest z Wrocławia, czy ktoś to będzie oglądał, ale trzeba wspomnieć, jest to drużyna, powiedzmy sobie szczerze, najlepsza na ten moment w Polsce. Bardzo długo, bardzo dużo razy wygrywała mistrza Polski i na ten moment nie gra już w polskiej lidze, dołączyła do Ligi Europejskiej, ELF. I tam rywalizuje właśnie z drużynami z Hamburga, z Frankfurtu, z Berlina i chyba jeszcze dołączy ostatnio do tego Austria. I tam nas reprezentują. Wysoko zaszli, chyba do półfinału. Niestety wyżej się nie udało, ale tak, to już jest zupełnie inny poziom. Dobrze, czy do tego jakieś pytania są? Też chciałbym, żebyście, jakby ktoś chce, to może od razu zadawać. Nie musicie czekać na koniec, jeżeli w ogóle są jakieś. To ja sobie wezmę kawę wody. Okej. No tak, ale kto to wszystko organizuje? Jakby czy te drużyny się same ugadały, żeby sobie pograć w futbol? No nie, jest teraz na ten moment oficjalnie Polski Związek Sportowy, tak pod ministerstwem, Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce, tak się nazywa. Jest to jakby ministerialny związek czy organizacja, która to wszystko scala, czyli rozmawia z drużynami, ustala terminarze całej ligi, jakieś akcje, promocyjne, czy też turnieje, to wszystko jest właśnie pod tym. Ostatnio też ogłosili, że będą dodawać reprezentację Polski, czy reaktywować tak naprawdę, bo to już kiedyś było, była reprezentacja Polski, też bardzo wysoko zaszła, ale chyba nie. Wydaje mi się, że przez to, że był pewien rozłam i o tym też zaraz wspomnę, ten temat się zakończył. Dałem tutaj też logo Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego, bo to też może niektórych zdziwić, ale jest oficjalnie całe zrzeszenie właśnie sędziów i oni też robią rekrutację, są tu ludzie z całej Polski tak naprawdę, głównie też po to, żeby umożliwić tym sędziom jeżdżenie do poszczególnych miast, tak? Jeżeli mamy mecze nad morzem, no to wiadomo, że lepiej wysłać kogoś tam czy z Poznania, czy z Bydgoszczy niż z południa Polski. Gdzie te mecze śledzić, jakby gdzie to oglądać? Jest oficjalna strona, jak ktoś będzie zainteresowany, no to tak tu wrzuciłem halftime.pl, czy po prostu na stronie związku można oglądać, też jest na Facebooku oficjalny profil Polskiej Futbol Ligi i tam są jakby streamy do meczów wrzucane też przed każdym meczem, jeśli taki stream jest. No i jakby PFL to jest oficjalna nazwa ligi. PFL 1-2 rozpoczęły już swój sezon. Zaczęły w kwietniu jakoś na początku i finał będzie chyba jakoś w połowie lipca. PFL 9 i tutaj też dodałem PFLJ, czyli juniorzy. Tutaj na poprzednim slajdzie tego nie miałem, ale zazwyczaj to też te większe drużyny, które mają składy B, czy na pewno mają skład ten podstawowy, wystawiają też składy juniorów. Juniorzy to są młodziki od 14 do 18 roku życia, którzy tak naprawdę stanowią przyszłość tego sportu, dużo, dużo większych miast na to stawia, tym jakby też zdobywa pewne dotacje, że mają, zapewniają młodym ludziom wykształcenie w tym sporcie, czy jakikolwiek naukę, jeśli chodzi o samodyscyplinę, czy cokolwiek w ten sposób to ubierają w słowa, gdy idą prosić o pieniądze, to tak to działa. I my, czyli też Barbarians, zaczniemy swój sezon w sierpniu i finał będzie w listopadzie. Jeszcze tutaj wspomnę, właśnie tak jak mówiłem o tym rozłamie i to też poruszę przy następnym slajdzie, jak będę mówił, bo też wspomniałem wcześniej, że w Koszalinie były dwie drużyny. Wcześniej organizacją ligi zajmowała się prywatna firma LFA, Liga Futbolu Amerykańskiego. I ona po prostu była jakby wynajęta przez związek czy przez stowarzyszenie drużyn. To były dwa osobne byty, co powodowało dużo zgrzytów.
A jeszcze wcześniej, to jakby oczywiście nie może odbyć się bez pewnych konfliktów, jeszcze wcześniej była PLFA, czyli Polska Liga Futbolu Amerykańskiego, i tam to również stało się rozłamem. Jakby z PLFA powstała LFA i potem postanowiono to wszystko naprawić i powstał oficjalny Związek Futbolu Amerykańskiego. Ci wszyscy działacze, którzy byli najbardziej chętni, zostali właśnie tutaj w tym związku. Dobrze, jeśli chodzi o ten cały rozłam, czy jakby tą ligę PLFA i LFA, to w Koszalinie były dwie drużyny. Zaczęło się od tego, że gdzieś tak mi się wydaje, że w 2012 roku, bo wtedy jeszcze mnie nie było, już chłopaki z Koszalina, z Kołobrzegu, tutaj z okolic, zaczęli się bawić w ten futbol, coś sobie grali, ale tak naprawdę dopiero w 2015 roku zgłosili się do pierwszego sezonu. Wtedy też ja już się wtedy pojawiłem. I grali właśnie turnieje w Gdańsku, w Koszalinie. W Gdańsku były to, jakby wtedy w grupie były drużyny takie jak Wikingowie Gdańsk czy Husaria Szczecin oraz Kaliningrad Amber Hawks. To jeszcze ciekawa sprawa, że spoza Polski drużyna z nami wtedy grała. Potem następny sezon to był turniej w Żaganiu i w Szczecinie też z drużynami dalej z Husarią i Shadows Żagań. Te nazwy są bardzo, bardzo interesujące. I wtedy właśnie mniej więcej w roku 2018 powstał ten, czy w 16 powstał ten rozłam, tam był sezon przerwy i pod pewnymi względami wtedy zarząd naszej drużyny Korsarzy stwierdził, że trzeba zamknąć drużynę i otworzyć ją na nowo ze względów prawnych, z tego tak słyszałem. No i powstali Barbarians, czyli coś, co istnieje od tamtego momentu i właśnie my pod tym, pod tą nazwą działamy. No i tak jak tu już nie będę wyczytywał, były to cztery sezony. Od sezonu 2020 ja to przejąłem jako prezes, więc też tutaj już w turnieju w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, tu też jakby, czy jakby w Koszalinie, były pod moją organizacją. Tutaj przy Koszalinie jest w 2019 jest gwiazdka, ponieważ jest to nie Koszalina, Kretomino, ale już nie chciałem tutaj tak wypisywać, bo w Koszalinie wtedy jeszcze, czy i w Mielnie, i w tym Kretominie była jedyna opcja zagrania, bo Koszalin nie za bardzo wspierał naszej drużyny. I chcieliśmy to zmienić, chcieliśmy, żeby jednak te mecze były rozgrywane w Koszalinie, na jakimś takim obiekcie, który jest w centrum miasta, więc to też myślę, że idziemy w dobrą stronę. No i tu muszę wspomnieć, jakby w sezonie 2021 na meczu w Koszalinie nasze historyczne zwycięstwo nad drużyną z Gorzowa, właśnie z Gorzowa, Grizzly z Gorzów Wielkopolski, który można powiedzieć jest naszym odwiecznym rywalem. I to nas bardzo, bardzo uszczęśliwiło, wpadliśmy w wielką euforię. To też macie, widzicie, jak zmieniały się, nie możemy się zdecydować na stroje. Tak jak widać, tu też mamy Korsarzy i Barbarians, i Barbarians w tym sezonie. Pojawiła się teraz tutaj mała ciekawostka. Jak tak się zastanowiłem, to wszystkich zawodników, którzy przewinęli się przez futbol amerykański w Polsce, myślę, że mogło być właśnie około 120, ale to tak naprawdę bardzo ciężko to zliczyć, bo ci ludzie również przychodzili na rekrutację, dosłownie na 2-3 treningi i nigdzie się nawet nie zapisywali na kartach historii, tak można powiedzieć, więc to może być nawet więcej. Maksymalnie naraz w jednej drużynie było nas 36. Koszalin też jakby dla tych tutaj spoza jest miastem, które ma 100 tysięcy mieszkańców, czyli nie jest za duże i tak naprawdę ciężko przez to, że dominuje bardzo piłka nożna i sporty walki, bardzo ciężko kogoś zrekrutować, ale jak widać w pewnym stopniu nam się to udaje. Też ciekawostka, wiek mamy chyba nawet w tym momencie albo w pewnym momencie mieliśmy przedział wiekowy właśnie od 14 do 38 roku życia, więc można powiedzieć, że ten sport łączy pokolenia. No i łączy też różne kategorie wagowe, bo ci najmniejsi, najszybsi
Jeden właśnie chłopak ważył 63 kilo, no i mieliśmy liniowego, czyli ten, który ma chronić rozgrywającego, chłopak ważył 134 kilo. Co jakby na ludzkie, można powiedzieć, rozumienie jest bardzo dużo, ale w świecie futbolu amerykańskiego, jak ktoś słyszy tak, o, to będzie dobry zawodnik, to będzie dobry liniowy, będą z niego ludzie. Więc to jest taka ciekawostka. No i tak jak widać tutaj na każdym tym zdjęciu, gdzie jest Wally, tak, tu jestem ja, numer 64, w korsarzach. Tutaj już zmieniłem numer na 48 i też zaraz powiem dlaczego. I tu też już Barbarians. No jakby przechodząc płynnie do elementu jakby najważniejszego, czyli podzielę się pasją, moją pasją. Tu właśnie chciałbym opowiedzieć, jak to się w ogóle stało. Pamiętam, że pierwszy trening, czy nie pamiętałem tego, musiałem to sprawdzić na jakiejś starej grupie korsarzowej. 9 maja, czyli zaraz mi stuknie 7 lat. Tak naprawdę nie pamiętam dokładnie, a żałuję, nie pamiętam skąd to się wzięło, że ja o tych Barbarians usłyszałem. Wydaje mi się, że coś na Facebooku, tylko czy ja to wyszukałem sam, bo się zastanowiłem, czy jest drużyna futbolu amerykańskiego, czy gdzieś mi to się to pokazało. Nie mam pojęcia, chciałbym pamiętać, ale wiem, że to na pewno było związane to z internetem. No bo wtedy byłem raczej takim ponczusiem i miałem niewiele związanego ze sportem, mimo że gdzieś tam jakąś koszykówkę się grało, ale tak to było. No i ten pierwszy trening historyczny, pamiętam właśnie, że dostałem do przymierzenia ten sprzęt, ten cały te pady, kask i byłem tak tym zajarany, że poszedłem do łazienki na chwilę i zrobiłem sobie zdjęcie, żeby pokazać rodzicom, jak to było. Więc myślę, że teraz już tak wspominam to z pewnym rozczuleniem, ale tak naprawdę bardzo, bardzo mi się to spodobało od samego początku właśnie, że to był sport, który nie wykluczał. Tak jak mówiłem też z tymi większymi zawodnikami, tak naprawdę każdy inny sport gdzieś tam no, wymagał jednak tej szybkości, zwinności, a tutaj można było sobie płynnie wejść, móc wykorzystać swoje atuty w postaci bycia trochę większym. No i od tego czasu mi się spodobało i tutaj też wypisałem, to się jakby łączy z historią Barbarians, ale te mecze ligowe czy sparingi, gdzie grałem, więc trochę też tego jeżdżenia było. Na jakich grałem pozycjach? Offensive lineman, czyli ofensywny liniowy, tak jak mówiłem, to są zazwyczaj ci więksi goście, którzy mają zadanie ochronić rozgrywającego, dać mu te kilka sekund, żeby on mógł sobie rozejrzeć się i rzucić. No i tak naturalnie na tą pozycję wędrują panowie, którzy są raczej więksi. No i był taki okres właśnie w moim życiu, w którym ważyłem chyba 127 kilo. Więc też no dużo, ale stwierdziłem, że jest to jednak za dużo i ten sport, jakby w tym sporcie fajnie jest mieć tyle, ale ciężko było w ogóle zrobić dwa kółka wokół boiska na rozgrzewkę, więc stwierdziłem, że coś trzeba zmienić i ten sport też bardzo mnie zmotywował, żeby się wziąć po prostu za siebie i zrzuciłem jakieś 30 kilo maksymalnie, teraz nie wiem dokładnie ile to jest i zmieniłem pozycję na tight end. Jakby może to śmiesznie brzmi, ale tight, czyli ciasno przy liniowych, a end, czyli stałem tak naprawdę obok linii. Potrafiłem zablokować, bo zostały mi gdzieś te umiejętności z liniowego, ale od czasu do czasu gdzieś wybiegłem na ścieżkę, czy dostałem piłkę do ręki i musiałem biec. I właśnie odkryłem wtedy, że zostało mi po koszykówce jakaś taka umiejętność bawienia się tą piłką, czy umiejętność łapania jej. I trenerzy gdzieś to dostrzegli i zaczęli wprowadzać mnie tight end, właśnie takie połączenie osoby biegającej i łapiącej, a jednak trochę blokującej. No i przez przypadek trochę się to też zmieniło, że wszyscy running backsy, czyli biegacze, doznali kontuzji, można powiedzieć wprost. I jakby zabrakło już zawodników, wtedy tam stanąłem. No i odkryłem też swoje powołanie, można powiedzieć. No tu na zdjęciu na samym dole widać, strasznie mnie boli, jak patrzę na to zdjęcie, ponieważ mam piłkę nie pod tą ręką, co trzeba, ale wtedy nie wiedziałem, więc mogę to sobie wybaczyć, bo powinno się ją mieć zawsze od przeciwnika, tak wchodząc w szczegóły. I tak naprawdę na tej pozycji już gram cały czas. Ona też wymaga dużej umiejętności
znania rozgrywek czy całych zagrywek na jakby co robi cała drużyna. Często pomagam rozgrywającemu właśnie w ustaleniu tych zagrywek i to jest jakby myślę, że dobra pozycja dla mnie. Tam się odnajduję. Też tak jak tutaj napisałem, rola grafika. Gdzieś jakoś przewijało się ten, że chciałem bawić się w Photoshopie i znalazłem tutaj swoją też, powiedzmy, drugą pasję, czyli możliwość uczenia się na grafikę, jakieś przerabianie, jakieś tworzenie właśnie plakatów czy materiałów promocyjnych. I tutaj była okazja, się uczyć i też jak oglądam swoje pliki na komputerze tam z 2000, nie wiem, 18 roku, jak to wyglądało, a teraz to widzę ten progres i to też mnie napawa jakąś tam satysfakcją. Prowadzenie Facebooka, tak, czy tych całych social media też tak naprawdę, jeżeli spojrzycie na Facebooka Barbarians czy Instagrama, to tak naprawdę wszystko jest tam robione przeze mnie. Trochę to żałuję, że chciałbym mieć na to więcej czasu, bo to jest naprawdę fajne, ale robienie tak cały czas, prowadzenie tego i sprawdzanie to i tworzenie tego kontentu, no to jest jednak praca na cały etat, więc też szukam teraz kogoś do pomocy. No i tak jak mówiłem też wcześniej, w 2019 roku, ponieważ byłem w tych korsarzach bardzo, bardzo długo i byłem też zaangażowany i myślę, że jak tak się zastanawiam ostatnio, to przez całe swoją karierę futbolową chyba miałem z 90% frekwencji i nie pamiętam, żebym kiedyś ominął jakiś trening, tak, bo mi się nie chciało, a wiem, że niektórym teraz się tak zdarza, z czym bardzo walczymy. Więc jakby naturalnie gdzieś wyszło, że ludzie też podchodzili, ci starsi, tam kadencja prezesa trwała 2 lata. No i zostałem wybrany prezesa, co jakby może brzmieć fajnie, ale wiąże się głównie z wieloma obowiązkami, właśnie takim jak tutaj wypisałem. Musimy, jakby teraz współpracuję z trenerem, bo mamy też teraz trenera, gdzie wcześniej to też było właśnie za czasów korsarzy czy coś nie do pomyślenia, żeby ten trener był. I razem pracujemy właśnie z zarządem nad treningami, rekrutacją, całą organizacją meczy, bo zorganizowanie meczy to jest no, olbrzymie przedsięwzięcie finansowe, też poniekąd, ale organizacyjne, tak, bo trzeba, tu też nakreślę parę szczegółów, trzeba załatwić karetkę, fotografów, sędziów opłacić boisko, znaleźć to boisko takie, żeby były w dobrym stanie, zarządzić narysowanie linii, tak jak widzieliście na pierwszym slajdzie, te linie trzeba narysować i narysować dobrze, bo to boisko jest trochę mniejsze niż te standardowe, więc też jakoś tam jakieś tam zasady są. No i tak naprawdę kupić piłki, kupić cały ten sprzęt, te znaczniki, to wszystko jednak trzeba mieć, no i cały czas mam zawaloną piwnicę tym wszystkim. Tak zdarza się też, że trzeba rozmawiać ze sponsorami czy tam samorządem miejskim o jakieś dotacje czy granty czy cokolwiek innego, jeśli chodzi o eventy w mieście. No i tutaj umowy tak napisałem, ale chodzi głównie o to, żeby zarządzać tym, że jednak ma się pod sobą jakąś tam grupę młodszych, starszych ludzi. To też często sprawia nie lada problem, żeby wszystkim zarządzić, tak? Ale tak naprawdę jak tutaj spojrzymy, to mamy trzy wersje, można powiedzieć trzy wersje mnie, tak? Mamy zawodnika, grafika i prezesa. I myślę, że każda z tych ról, moich ról w tej drużynie uczyła mnie czegoś i bardzo mi pomagała w życiu ogólnie, czy właśnie umiejętność zarządzania grafikami i co też pomagało mi trochę w pracy, bo też mam w pracy podobne obowiązki. Stanowisko prezesa też stałem się w pewnym momencie leadem zespołu, co bardzo tak jest. Człowiek patrzy na siebie od strony psychologicznej, jak to, jakim się jest człowiekiem i co można dawać innym, i jak zarządzać ludźmi w ogóle, czy to właśnie młodszymi, czy starszymi, czy na równym poziomie, jeśli chodzi o umiejętności sportowe, czy jakby pracownicze. I tak naprawdę, jak przygotowywałem tą prezentację, to zdałem sobie sprawę, że mam odhaczone tak naprawdę, słyszałem kiedyś takie bardzo, bardzo
ciekawe stwierdzenie czy frazę, że trzeba znaleźć sobie trzy pasje w życiu. Taką, która daje ci pieniądze, taką, która cię spełnia kreatywnie i taką, która umożliwia ci uprawiać jakiś sport. I myślę, że znalazłem wszystkie te trzy pasje i lubię to, co robię, więc a Barbarians jakby odhacza dwie z trzech, więc na pewno jest to pasja, którą, no, którą chciałbym się dzielić. Stąd właśnie też dzisiejsze spotkanie. Czy teraz przejdziemy do prezentacji takiej już bardzo bardziej na żywo. Czy na ten moment ktoś ma jakieś pytanie jeszcze natury organizacyjnej, jeśli chodzi o prowadzenie drużyny, czy coś z tym związanego? Ja może chciałem zapytać, bo rozumiem, że to jest raczej męski sport. Sport jest męski, chociaż są drużyny kobiece, chociażby Warsaw Sirens, które grają nawet ligi. Jest jedna drużyna w Polsce, choć nie, jest też chyba z Bydgoszczy. Bydgoszcz Archers, tylko one nigdzie nie grały w sezonie, ale istnieją takie formacje. O dziwo, bo jakby nie spodziewałbym się, żeby dziewczyny też chciały się w to bawić, ale o dziwo są. Nawet ostatnio widziałem chyba w Dzień Dobry TVN jakieś wywiady z nimi i też zapraszały, więc my niestety nie mamy, no bo ciężko zebrać męską drużynę, a co dopiero damską, ale może kiedyś, jak Koszalin stanie się aglomeracją futbolu w Polsce, to o tym pomyślimy. Ale tak, tak to działa. Dzięki. Okej. Okay. Dobra, co ja wyłączę na chwilę szerowanie, bo muszę tutaj widzieć siebie, że tak powiem. Dobra, to może nie, najpierw zacznę od, jednak poszeruję jeszcze na chwilę. Zacznę od slajdu, który jest ważny. Przepraszam, nie to. OK. To sobie przyniosę. I teraz tak, sprzęt treningowy. Jest pewien stereotyp. Może prawdziwy, jeżeli coś jest prawdziwe, to chyba już nie jest stereotypem, ale że jest to sport drogi. I faktycznie na pewno ten próg wejścia jest dużo większy niż chociażby nie wiem, w piłce nożnej, gdzie wystarczy po prostu piłka za 20 zł i można już sobie kopać o ścianę. I drugi kolega, który jest czasami za darmo, to wystarczy, żeby już ten sport gdzieś tam wejść. No a u nas tak naprawdę da się w futbol pograć samą piłką, jakąkolwiek, najtańszą z jakiegoś tam sklepu czy z hipermarketu i to już wystarczy, tylko to nie jest jakby dalej gra w futbol, no bo jednak to jest sport drużynowy i jak chce się już brać udział faktycznie w ligach i w takich meczach na poważnie, tak jak my, no to ten jednak cały sprzęt trzeba mieć. No i tutaj chciałbym właśnie przedstawić, zacząć od tego, że są pady. Pady, czyli tak zwane shoulder pady. Przepraszam, tutaj sobie zrobię kawałek miejsca. Tak, mamy ochraniacz na barki, który zakłada się tak przez głowę. Teraz nie założę, mam słuchawki, ale no dobra, może spróbuję na szybko. Tak, coś takiego, zapina się to takimi paskami i chodzi o to, żeby to trzymało bardzo mocno nas, co jest jednocześnie bronią, ale też, znaczy jednocześnie ochroną, ale też bronią, bo żeby zaatakować, musimy złożyć się barkiem i przyłożyć tak naprawdę temu, którego atakujemy. Drugi element to jest kask. I tutaj w tym kasku są tak naprawdę cztery elementy. No i ten kask składa się tak ze skorupy, czy nawet pięć elementów. Wnętrze, czyli poduszki, ale to zazwyczaj przychodzi jako całość. Mamy też face mask, czyli ta metalowa kratka i ona jest tutaj bardzo ważna, ponieważ no gdyby tego nie było, no to tak naprawdę ten kask nic by nie dawał, bo ona chroni nas przed uderzeniem z przodu. I też zawodnicy, którzy na przykład biegają za piłką, czy biegają z piłką, powinni mieć ten otwór trochę większy, ponieważ muszą więcej widzieć. Tak jak nadlatuje do nich piłka, no to muszą go widzieć. Liniowi ofensywni czy defensywni
Tą kratę mają dużo bardziej zabudowaną, żeby po pierwsze nie dostać jakimiś palcami w oko przez właśnie dziurę, chociaż dodaje się czasem też tak zwane wajzory, czyli plastikowe szybki. A na dole mają też liniowi dużo bardziej zabudowane. Widziałem też, że niektórym to nawet dochodzi do klatki piersiowej, czyli mają tak naprawdę są dużo bardziej zabudowani. Jeśli chodzi o kolejne elementy, to jest tak zwany chin strap, czyli po prostu coś, co przytrzymuje brodę i szczęka. Szczęka jest bardzo ważna, każdy musi mieć szczękę w meczu. Sędziowie nie wpuszczą, jeżeli się szczęki nie ma. Ja też przetestowałem już dużo różnych szczęk, ta jest chyba jedna z lepszych. Pozwala mi też rozmawiać normalnie, bo to jest też ważne, żeby gdzieś tam te taktyki ustalać. I tak naprawdę jeśli chodzi o kask, to jest tyle. Tutaj ciekawostka, to dostawaliśmy naklejki za frekwencję. To dostawaliśmy, sam to wymyśliłem z kolegą, więc tak, w taki sposób dostawaliśmy. Kolejny element to są buty. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, zwłaszcza ten jeden element. Buty do futbolu amerykańskiego zazwyczaj są trochę wyższe, głównie po to, żeby trzymały kostkę. Ale tak też tak jak tutaj wpisałem na slajdzie, buty mogą być to najtańsze buty do piłki nożnej, jakieś tam za kilkadziesiąt złotych ze sklepu jakiegoś tam sportowego. I to wystarczy tak naprawdę, no muszą być to korki, jednak bez korków granie w futbol to się mija z celem. Tutaj jest dużo zmian kierunku, dużo biegania, unikania, więc to pozwala. I jeszcze co do ciekawych rzeczy, jeśli właśnie chodzi o te buty, to bardzo właśnie często lubię na to patrzeć, bo to wygląda dość satysfakcjonująco, ale ciekawa sprawa, że jest to podeszwa, która została wygenerowana komputerowo, czy jakby zostały wykonane obliczenia, które spowodują, żeby jak najmniej materiału zostało użyte, a jak najsztywniejsze. One są tak sztywne, że ja tak naprawdę jestem w stanie stać na nich na palcach. Bardzo ciężko mi to zgiąć. No i standardowe jakieś tam korkowe sprawy. Czyli zazwyczaj są właśnie wyższe. Nie mam teraz takich butów, ale buty dla liniowych są jeszcze wyższe. O, widzimy nawet na tym zdjęciu na ekranie. Mam nadzieję, że widać i mnie, i ekran naraz. Nie wiem, czy to działa. Ale kolega za mną ma właśnie takie biało-zielone buty i jego buty są prawie że do połowy łydki i są to takie ciężkie czołgi, że w tym się bardzo ciężko biega, ale na liniowego jest to super sprawa. Po pierwsze, jak ktoś tam stanie, to nie czujemy tego aż tak. No a po drugie możemy się mocno zaprzeć o ziemię, bo tam to jest praktycznie walka cały czas jeden na jeden. Dobrze, rękawiczki. Mam tutaj dwie pary rękawiczek. Jedne moje ulubione, ale są już trochę dojechane, więc musiałem sobie kupić nowe. I tutaj mam rękawiczki z logiem drużyny z NFL, jednej z moich ulubionych. I te rękawiczki tak naprawdę jakby po co się w ogóle używa rękawiczek? No, po pierwsze mamy na rękawiczkach ochronę. Te są akurat bardziej takie do łapania, więc ta ochrona jest niewielka. To jest takie, powiedziałbym, rękawiczki pół na pół. Trochę ochrony jest, ponieważ ja jednak biegam z tą piłką i czasem dostaję od innych mocno po rękach, więc jednak ta ochrona musi być. Ale jednak jest ten tak zwany grip. No i teraz wam pokażę, jak ten grip działa. Tak naprawdę ja jestem w stanie bez żadnego ściśnięcia tą piłkę utrzymać. Tak, jakbym zrobił to zwykłą ręką, to ciężko. A tutaj do palce to się trzyma. Rękawiczek też jest bardzo dużo, też dla liniowych rękawiczki są dużo bardziej zabudowane. Nawet jeden kolega kiedyś w korsarzach miał rękawiczki z wbudowanymi stalowymi drutami, które powodowały, że mu się ten palec w żadną stronę nie wygnie. Nie wiem, jak wygodne to było, czy to coś dawało, ale tak było. No i rękawiczki też w różnych zakresach cenowych, tak, te najlepsze, które gdzieś tam są w Ameryce, czy też niektóre można ściągnąć tylko z Ameryki, bo nigdzie indziej ich nie ma, no to już jest szybki przelicznik i szybko ta cena rośnie. Co do samej piłki, no to jest akurat piłka meczowa, oficjalna piłka meczowa, którą należy mieć na meczu. Wiadomo, można mieć jakieś piłeczki tańsze, wtedy to ona jest, na przykład to jest gumowe i to jest taka po prostu sobie do porzucania, a nie jest to piłka, która by się nadawała na jakikolwiek mecz.
Te piłki konkretnie chyba kosztowały ze 130 zł, więc to też nie jest jakoś tak super dużo, powiedzmy, ale są też, tak jak tu zaznaczyłem, za 300 i więcej nawet złoty piłki skórzane, ze skóry już takiej prawdziwej, i ona jest, powiedzmy, level wyżej niż te takie kompozytowe, gumowe, które są tutaj. Niektórzy wolą, i chyba w NFL czy w tych wyższych ligach też się skórzanymi piłkami gra. Jeszcze są takie małe elementy jak wkładki na uda. Jest to też wymagane na meczu, na boisku. Bez tego no, sędziowie nie wpuszczą. I tutaj, jak widać, ja tutaj nie mam, to jest, jesteśmy na treningu, ale w spodenkach meczowych, spodenki meczowe są tam z tyłu za mną, ale też tego nie, chyba nie będzie widać. Są od środka takie kieszenie, do których wsadza się takie jakby gąbkowo-plastikowe wkładki. One są bardzo sztywne. Jak się uderzy kogoś w uda, to nie czuć aż bardzo. Chociaż ja na jednym meczu dostałem tuż obok wkładki i mnie to wyłączyło na cały mecz. I na tydzień miałem spuchnięte udo. Jeszcze mała rzecz, szczęka. To też jest właśnie, tak jak mówiłem, wymagane i to może być jakaś najprostsza, myślę, że nawet tańsza niż to szczęka bokserska w jakikolwiek tam sportowym sklepie, ale też są jakieś takie, powiedzmy, szczęki, którzy amerykańscy zawodnicy się lansują też na te szczęki. Te szczęki są złote, mają jakieś tam napisy swoje i to też już jest, może być bardzo, bardzo szybko, bardzo drogie się robić. Czy do samego sprzętu ktoś ma jakieś pytanko? OK, czyli uznam, że wyjaśniłem wszystko. No i teraz tak naprawdę już trochę wspomniałem o tym, jeśli chodzi o zawodników, ale patrząc na pozostałe, podzielę się pasją, to widziałem o pytania, dla kogo to są rzeczy. To też chciałem to zawrzeć, dla kogo jest to sport. I my często powtarzamy na rekrutacjach czy przy eventach, jak zapraszamy zawodników, że jest to sport dla wszystkich. Tutaj nie wykluczamy nikogo, jeśli chodzi głównie o właśnie czy o wagę, czy umiejętności sportowe, no bo wszystkiego da się nauczyć, ale jednak pewne cechy charakteru głównie są potrzebne. I myślę, że właśnie te, które tu wypisałem, czyli pokora, tak, jeżeli potrafimy wejść w drużynę czy w nową jakąś organizację i respektujemy hierarchię, która tam jest, że jest trener, który coś mówi, jest to najważniejsze, no to daleko zajdziemy. Samodyscyplina, tak, czyli to się łączy w wielu innych aspektach, ale jeżeli potrafimy pracować nad sobą, zwłaszcza jak mamy jakieś ułożone treningi i rozpisane ćwiczenia, to skupianie się na tym i chęć rozwijania się, tak jak następny punkt, czyli właśnie jeżeli chcemy być lepsi, no to w końcu będziemy i musimy być przy tym też cierpliwi, bo jakby mamy okres przygotowawczy, trwa dobrych kilka miesięcy. Sezon teraz mamy w sierpniu, czy pod koniec sierpnia. Zaczęliśmy treningi chyba w marcu. Więc tak jak widać, jest trochę czasu, ale jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia, zwłaszcza jak się pojawiają nowi zawodnicy. Więc wszyscy musimy być cierpliwi i powoli dążyć do tego celu. No i też moim zdaniem najważniejsze, czerpanie radości z gry zespołowej, ale w ogóle jakby z futbolu, jak już się jest na tym treningu, to takie wzajemne napędzanie się. Myślę, że na treningach mamy fajną atmosferę, słuchamy sobie muzyki, napędzamy się, jak ktoś zrobi jakąś fajną akcję, to też tam cieszymy się bardzo, bardzo swoim osiągnięciami i wspieramy się, żeby każdy szedł do przodu, bo może na boisku czy na treningu są jakieś tam akcje jeden na jeden, jest rywalizacja, ale koniec końców jesteśmy drużyną i dążymy do tego, żeby wszyscy byli jak najlepsi. Tak naprawdę ważne jest też, to pewnie jest, w tym się łączy, ale w futbolu amerykańskim to jest trochę tak jak szachy. Tak jak tłumaczyłem na samym początku, tam jest formacja ofensywna, defensywna,
ale jest też trener, który stoi z boku i to tak naprawdę on tak zwany koluje, czyli wymyśla i przekazuje, jaką zagrywkę teraz zagrać. Stąd też, może tego nie powiedziałem na początku, ale stąd też to tak ten sport jest trochę ciężki do oglądania, bo oni tam stoją, naradzają się, nic się nie dzieje, nagle jest akcja, 30 sekund jakieś biegania, zderzeń, koniec i nagle wszyscy wstają, idą na swoje połowy i znowu się naradzają. I to jest właśnie bycie atletą to jedno, ale też dużo trzeba poświęcić czasu na poza boiskiem, na czytaniu zasad. Wiadomo, trzeba znać jak najwięcej, powiedzmy nawet wszystkie. Ale analiza swojej gry i analiza gry przeciwników jest bardzo ważna, ponieważ gdy stajemy twarzą w twarz z przeciwnikiem, z którym wcześniej nie graliśmy, ale widzieliśmy, co on robi na nagraniach, to bardzo dużo można się nauczyć o takim zawodniku. I bardzo dużo można też nauczyć się o sobie, jeżeli się obserwuje samego siebie i to myślę, że nawet nie już nie tylko jeśli chodzi o futbol amerykański, ale w ogóle jak chcemy poprawić coś, czego się uczymy, to nagrywanie siebie czy odtwarzanie tego, co się robi, w jaki sposób się to robi, to myślę, że to dużo daje. No i tak naprawdę patrząc na jakąś tam na naszą historię, no to nie wolno się poddawać mimo porażek. Wiara w końcu, że uda się osiągnąć to zwycięstwo jest bardzo ważna. Więc myślę, że taka też odwaga i chęć nie poddawanie się po prostu. Ostatnim tym slajdem, który chciałbym też lekko wspomnieć, jest coś takiego jak futbol flagowy. Jest to pewna odmiana właśnie futbolu amerykańskiego. Jest dużo prostsza, tutaj mamy akurat screena z naszego treningu, bo po już jakby całym treningu, po zrobieniu wszystkich ćwiczeń, które mieliśmy, jakichś tam drużynowych, czy taktycznych, czy indywidualnych, chcieliśmy się też trochę tą grą pobawić. No i lepiej na początku, gdy jest dużo nowych, wprowadzić taką odmianę. Tak jak widzicie, z jednej strony mają flagi, czyli tak naprawdę paski na rzepach przypięte do pasa. Tutaj się nie powalamy, jeżeli ktoś złapie piłkę i biegnie, to nie trzeba go przewrócić, tylko po prostu zerwać mu flagę. Zerwanie flagi oznacza zatrzymanie takiego zawodnika. Jest to odmiana, myślę, że dużo bezpieczniejsza, mimo że nie gramy z ochraniaczami, chociaż zdarzają się pewne zderzenia, no bo jednak tych ochraniaczy nie ma, no i trzeba być trochę ostrożnym. Dlatego też zasady futbolu flagowego wyraźnie zaznaczają, że tam nie ma żadnych bloków, nie można nikogo odpychać, popychać, powalać na ziemię, tylko gramy typowo pod piłkę. Wymagane jest mniej graczy, co też jest jakby prostszą wersją dla mniejszych drużyn, czy dla grupki znajomych, które chce się po prostu spotkać i coś sobie porobić. No i tak naprawdę tutaj już w tej odmianie ten próg wejściowy, jeśli chodzi o finanse, nie jest aż tak duży, bo tu już nam wystarczy tylko jedna jakakolwiek piłka i zestaw flag, który też kosztuje tam z kilkadziesiąt złotych. I z tego, co słyszałem ostatnio, jest to również, chyba to dodali do listy sportów olimpijskich i na najbliższej olimpiadzie będzie futbol flagowy. Nie wiem, czy to już jest potwierdzone na 100%, ale tak słyszałem i bardzo na to liczę, żeby ten jednak futbol gdzieś tam się rozrósł. No bo tak jak widzieliście, dużo jest tych drużyn w samej Polsce, dużo ich było, długo to trwało, więc domyślam się, że w innych krajach w Europie czy w Azji jest podobnie. No i futbol flagowy jako ta prostsza wersja na pewno ma dużo więcej, może mieć dużo więcej kibiców czy właśnie osób to uprawiających. Tak naprawdę ode mnie to będzie tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę, za wysłuchanie. Mam nadzieję, że coś wam przekazałem, jeśli chodzi o te zasady głównie, bo to myślę, że był najważniejszy punkt, że jak już będziecie oglądać jakiś mecz czy cokolwiek związanego z futbolem, to chociażby Super Bowl, bo polecam od tego zacząć, na tym są największe emocje i przynajmniej będziecie wiedzieli, co tam się dzieje. Bardzo polecam wyszukać, jak już tak muszę zrobić autoreklamę, czyli wyszukać Barowania z Koszali na Facebooku czy tam Instagramie, zobaczyć sobie na YouTubie. Nie wiem, czy będę miał możliwość, może podrzucę na TTMS ogólny jakiś tam zestaw linków, jakieś highlighty z naszego ostatniego sezonu, więc za to byłbym wdzięczny, jakby coś tam można było polajkować, tak powiem.
Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Coś nie wyjaśniłem? Ja chciałbym jeszcze może dopytać, no bo to jest sport bardzo kontaktowy i jakie są na przykład najczęstsze kontuzje, urazy? Tak, nie wspomniałem tego, ale tak naprawdę w historii właśnie podczas mojej kariery najwięcej kontuzji działo się z czystej głupoty, czyli po akcji już jakby było mówione, dobra, odpuszczamy i wtedy ktoś chciał być za bardzo zadziorny i gdzieś tam się komuś w nogi władował, czy kogoś popchnął, ktoś wylądował na ręku, więc częste urazy to są właśnie jakieś skręcone kostki, jakieś skręcone nadgarstki czy uderzenia. No teraz na przykład, to nie wiem, czy widać, tak wygląda mój łokieć po wczorajszym treningu i nauce taklowania, czyli powalania się na ziemię i musiałem dawać się przewracać. Nie jest to może sport aż tak kontuzyjny, jakby się mogło wydawać, czy jak jest stereotyp, że ktokolwiek wejdzie w ten sport, to on od razu musi przyjąć kontuzję, bo moim zdaniem na przykład sporty walki, które cieszą się dużo większym zainteresowaniem, a to jest sport typowo nastawiony na kontuzję, ilości tych mikrourazów to jest dużo, dużo większa. Ja na przykład nie miałem żadnego, wiem, że to jest taki głupi przykład, ale nie miałem żadnej kontuzji przez ten czas, no oprócz jakichś tam wybitych palców, ale to wiadomo, że w każdym sporcie kontaktowym to się może zdarzyć, nawet przy siatkówce można sobie palca wybić. Jedyne, co to miałem właśnie kontuzję, to musiałem mieć przerwę od futbolu 3-tygodniową, bo skręciłem kostkę na skuterze i podczas wypadku, więc to jakby w ogóle nie od sportu, a z tego sportu mnie wyłączyło. Więc myślę, że nie jest to dużo bardziej kontuzyjne niż na przykład jakikolwiek inny sport i te ochraniacze właśnie służą do czegoś, czyli chronią nas od tych uderzeń, te kaski jakby zapewniają to uderzenie. Jest to, zdarza się faktycznie zderzenie jeden na jeden podczas nabiegania na siebie, ale bardzo często ludzie, którzy biegną z piłkę, unikają zderzeń. A osoby, które faktycznie zderzają się cały mecz, czyli liniowi ofensywni z defensywnymi, oni tam walczą tak naprawdę na bardzo bliskich odległościach, więc tam nie ma takiego rozbiegnięcia się i uderzenia w siebie. Więc tych zderzeń, które mogłyby powodować jakieś mocniejsze kontuzje czy wstrząśnienie mózgu, jest bardzo, bardzo mało. Dzięki. Spoko, dzięki za pytanko. Aha, no miałem pokazać, postawiłem to sobie tutaj, tak jak widzicie z tyłu, jak już się jest gdzieś tam w tej powiedzmy pasji, no to potem to nie jest może jakoś, znaczy jest może drogi sport, ale potem już się tak w to wkręciłem, że kupuję wszystko, co jest związane z futbolem, tam jest jakaś poduszka z Ikei, jakaś zabawka dla psa i ostatnio od znajomych dostałem pojemnik na mydło w płynie w kształcie piłki do futbolu. Więc już niestety jestem tym kolegą, który się zajmuje futbolem. No dobra, czuję, że nie ma więcej pytań. Jak ktoś chce, to może do mnie napisać cokolwiek, czy jak się zainteresował trochę bardziej, to mogę podesłać jakieś informacje. Podeślę też link, bo znalazłem taki link, gdzie na stronie Stowarzyszenia Sędziowskiego jest historia absolutnie wszystkich meczy i tam też właśnie brałem informacje, gdzie i kiedy grali Korsarze, więc tam też sobie można popatrzeć jakieś tam, nie wiem, drużyny ze swojego miasta, czy kiedykolwiek były, więc to myślę, że może być ciekawe. Ale tak poza tym to bardzo dziękuję.